13/14 na wystawie, na otwarciu wystawy Franciszka Legowskiego. Ja się nazywam Tomasz Ostosiński i będę miał przyjemność prowadzić taką rozmowę, która mam nadzieję dostarczy Państwu pewnych informacji wokół tych obrazów, tak żeby można było poza tym, że je Państwo zobaczą, też z pewnymi rzeczami je kojarzyć, z pewnymi faktami z życia artysty i z pewnymi książkami, które czyta i z pewnymi zainteresowaniami, tak i chciałem, żebyśmy zaczęli od takiego rysunku, który leży tutaj na stole przed nami. I to jest jeden z, to jest chyba najstarszy rysunek na tej wystawie. To jest rysunek, który powstał jeszcze w szkole podstawowej, tak? Prawie. Ja go zaraz pokażę, tylko chcę zbudować napięcie. O, i proszę, teraz jest. I to jest obrazek, który namalowałem, jak miałem może 12 lat. Chodziłem do, na zajęcia do takiego plastyka, który mnie ukształtował, Kuba Świeczkowski. On jest właściwie na ten region, gdzie ja mieszkam, to on jest postacią bardzo znaną, prominentną. No i pamiętam, że nie szło mi to malowanie, gdzie widziałem, ta farba jakoś ściekała, ja nie mogłem tego koloru uzyskać, to wszystko było jakieś takie przerastające mnie. I on podszedł, pomieszał farbę i paroma gestami namalował butelkę. To widać, to jest ta zielona. I dla mnie to był taki wstrząs, że on był jak pan Kracy, po prostu był Bogiem Wszechmogącym, który w kilka chwil zrobił to, co ja się męczyłem po prostu przez pół godziny, nie mogłem zrobić. I to jest takie doświadczenie, które ja zapamiętałem do dzisiaj. Tak. I chciałem Cię w związku z tym obrazkiem zapytać o Twoją drogę do malarstwa, do sztuki, zanim przejdziemy do samej wystawy i obrazów na tej wystawie. Chciałem Cię zapytać, jak w ogóle do tego doszło, że zacząłeś malować. Czy to była dla Ciebie droga oczywista? Czy od początku o tym wiedziałeś, że się w tą stronę skierujesz? Czy to był jakiś, czy to była jakaś kręta droga, jakiś skomplikowany proces? Jak to wyglądało? Nie do końca. To znaczy ja od dzieciństwa rysowałem i malowałem. To był trochę taki naturalny kierunek. Co prawda miałem jeszcze dwie opcje do wyboru, bo myślałem, żeby zostać ninją albo księdzem. I rzeczywiście miałem predylekcję w tym kierunku. Nawet ksiądz mnie wyróżnił w czasie, pamiętam, to były, jak się nazywa, nie Loraty, tylko rekolekcje. Ja na rekolekcjach padło pytanie, czy jak się nazywa Bóg. I padło pytanie do ja jako jedyny wiedziałem, jak się nazywa i jestem, który jestem. No i to było takie, no ja miałem, do tej pory mam takie skłonności religijne, ale one się przełożyły na bardziej taką szeroką sferę, bym powiedział. Na demony? A rysowanie i malowanie było zawsze dla mnie naturalne i chociaż wybierając studia miałem dosyć szeroki zakres, myślałem o szerokim zakresie studiów, bo i socjologia, i psychologia, i filozofia, i religioznawstwo, i archeologia, i historia. Bardzo wiele kierunków mnie interesowało. To jednak to ASP było takim bardziej naturalnym kierunkiem. Studiowałeś w ogóle w kilku miejscach. Najpierw studiowałeś w Akademii, Europejskiej Akademii Sztuk i tam się zetknąłeś, zdaje się, też z Franciszkiem Starowiejskim, którego portret tutaj na tej wystawie się znajduje też. I to jest jedno z wcześniejszych dzieł tutaj prezentowanych, a potem studiowałeś gdzieś we Francji i potem w końcu, jeśli dobrze rozumiem, na ASP. Tak, moja droga tak przebiegała, że... Czyli to była też taka prosta droga, wygląda na to. To jest trudne pytanie, co znaczy prosta. W jaki sposób była naturalna, czy była prosta? Tak to trudno powiedzieć. Była dla mnie naturalna. Byłem na Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych chyba 2 lata. Tam miałem zajęcia z Franciszkiem Starowiejskim, a ponieważ on też znał mojego ojca, bywał u nas, to ta relacja była taka wyjątkowa i specjalna. Bardzo go podziwiałem przede wszystkim za fakt. Znaczy było widać, że to jest profesjonalista. Jak on robił nam korekty,
to w przeciwieństwie do innych, którzy wpadali raz na nie wiem, parę godzin i po prostu mówili ręka za mała, stopa za mała, to on dawał bardzo precyzyjne korekty, typu nie sprowadzaj, no tak, był taki model. I siedział tak, że trzy linie się spotykały. Linia uda, fotela i ręki. I to się spotykało w tym samym miejscu. I wyglądało to bardzo nienaturalnie, ale tak było. I ja tak narysowałem. I on podszedł i mówi, nie sprowadzaj trzech linii do tego samego punktu, bo to źle wygląda, zrób między nimi jakąś przestrzeń. To była tak precyzyjna korekta, którą może dać tylko człowiek, który sam po prostu spędza czas rysując. Więc to była dla mnie bardzo ważna lekcja, to spotkanie. Potem była akademia we Francji. Łącznie to było blisko 6 miesięcy mojego przebywania we Francji. I potem powrót akademia państwowa. Głównie dlatego, że po prostu na Europejskiej Akademii nie było co jeść. Tam było, nie można było kupić kanapek, ani nic, byłem bardzo głodny i przeniosłem się na Akademię Państwową. A czy w momencie tych studiów na Akademii uważasz, że byłeś już takim zdeklarowanym artystą, że już to ta twoja droga artystyczna była zdecydowana, czy to jeszcze wcale nie oznaczało wyboru drogi artystycznej jako drogi zawodowej? Może ja o tym nie wiedziałem, a to było już przepisane, ale świadomie na pewno nie. Świadomie ja przynosiłem rękawice, boksowaliśmy się w Europejskiej Akademii Sztuk Pięknych. Właśnie nie spędzaliśmy czasu w pracowni, tylko żeśmy byli w ogródku. Potem ja na studiach zajmowałem się medytacją i mnie medytacja interesowała, a w zasadzie te studia robiłem tak jak wszystko wcześniej, że trzeba zrobić szkołę podstawową, trzeba zrobić liceum, trzeba zrobić studia, ale ja tego nie czułem. I dopiero, ale ponieważ to było dla mnie naturalne, to też nie było dla mnie żadnym kłopotem. Natomiast de facto trzy lata po studiach ja już obrałem swoją ścieżkę zawodową jako malarza. Miałem swoją pierwszą wystawę w 2010 roku i od tego czasu mogę się tak definitywnie powiedzieć, że to był bardzo konkretny. Nie miałeś też później żadnych wahań związanych z tym wyborem? To było cały czas oczywiste, że będziesz malował i nie miałeś takich zastanowień, że może jednak pójdę w inną stronę, może wybiorę jakąś, nawet i chociażby inną dziedzinę artystyczną, albo w ogóle jakąś inną ścieżkę, bo nie wiem, bo na przykład na obrazach nie udaje mi się zarobić. Nie, nigdy tak nie miałem. Te moje pierwsze spotkanie, mój pierwszy wernisaż, który miałem, mogę określić, że był dla mnie pełnym sukcesem. I bardzo mnie tak zdefiniował i nigdy nie miałem wątpliwości ani jakiegoś wątpienia w to, co robię. To zawsze szło naturalnie, to po prostu lubię. Ja po prostu lubię, to jest mój sposób na życie, tak? Nic mnie w życiu tak nie, mało rzeczy mnie tak cieszy w życiu jak malowanie. Więc na pewno tak. Natomiast film, bardzo mnie pociągał film i ja do tej pory mam jakiś taki mały romans z filmem, a to scenariusz, a to coś zagrałem, w reklamach grałem, a to robiłem making-offy z planów reklamowych i bardzo cenię film. Tylko to jest no pasje są o siebie zazdrosne. Czyli raczej nie widzisz możliwości łączenia różnych mediów. Są tacy artyści, którzy łączą, prawda? Którzy piszą, malują, śpiewają, Bob Dylan na przykład. On też maluje. Może jeszcze jest jakaś kariera muzyczna przede mną. Zobaczymy. Natomiast nie, ja mam wrażenie, że pasje są bardzo zazdrosne i tak jak obserwuję siebie, to ten czas, który poświęcam na malowanie, to jest absolutnie
Kiedy ja się zamykam w pracowni i zaczynam malować, to najwspanialsze jest to, że czym wymyślę bardziej szalony pomysł, tym lepiej. Pomysł nie powinien zostać zrealizowany, że to jest no tak, panie Franciszku, no może dobrze, no ale klient się nie zgodzi, czy coś. Nie, ja po prostu to robię i to jest wielka przygoda. To może powiedzmy teraz kilka słów o tej wystawie, która ma tytuł Transmutacje i to się wiąże z jej przekrojowością. Tutaj nie ma obrazów najnowszych tylko i wyłącznie, tylko jest taki trochę przekrój przez twoją twórczość od tych najstarszych, no ten najstarszy mamy tutaj przed nami, ale tam jeszcze przy wyjściu wisi taki obraz Wojownik Mongolski jeszcze ze szkoły z ASP, tak? No i te obrazy, które Państwo widzą tutaj, pochodzą z różnych epok. Ostatnio tworzysz takie fantasmagorie, czyli tak? Fantasmagorie. Dobrze. Fantasmaty. Fantasmaty, przepraszam. Fantasmaty, czyli takie obrazy, jak na przykład ten zielony tutaj na wprost, takie po części abstrakcyjne, ale nie do końca już. Wcześniej był cykl abstrakcyjny i w ogóle były u Ciebie takie cykle. Tutaj każdy z tych cykli jest jakimś obrazem reprezentowany. I może byś powiedział kilka słów o tym, o tych cyklach, właśnie o tej cykliczności, z czego ona wynika. Tak. Tytuł wystawy to Transmutacje. Transmutacja to jest taki termin zaczerpnięty z alchemii, kiedy właśnie alchemicy transmutowali materię, żeby uzyskać złoto. Tak, złoto i kamień filozoficzny. I ten kamień filozoficzny różnie jest pojmowany, czasami jest pojmowany jako metafizycznie. To jest rodzaj oświecenia po prostu. To nie jest konkretnie, że to jest jakiś rodzaj materii, tylko to jest stan, w którym ma się znaleźć alchemik. No, w każdym razie transmutacje, bo to jest wielka mutacja. Cała moja ścieżka malarska to jest cały czas przemiana. Ku mojemu zaskoczeniu, bo kiedy zaczynałem malować w 2010 roku, no ja maluję dziecka, ale powiedzmy już tak zawodowo, to do głowy mi nie przyszło, że ja będę robił takie rzeczy, które tu są. To ja byłem święcie przekonany, że ja będę malował te pejzaże, które malowałem, takie romantyczne w stylu Friedricha i ja będę je malował do końca swoich dni, co najwyżej może lepiej technicznie. Natomiast dosyć szybko, po roku i w zasadzie ten rok jest jakimś takim miernikiem, skalą, w której można odmierzać moją drogę artystyczną, bo z każdym rokiem zmieniałem swoją cykl na nowy, a co za tym idzie styl. To odkrywałem, że to jest w ogóle nie tak, jak myślałem. To nie jest tak, że będę malował cały czas to samo, że ja idę głębiej, że ja rozumiem to malarstwo coraz bardziej. To jest proces po prostu. I żeby za dużo nie bo to jest 13 lat pracy, to do streszczenia byłoby dosyć długo. Natomiast możecie Państwo zauważyć, że część rzeczy jest rysowana, malowana realistycznie, a idzie to w stronę coraz większej ekspresji. Tu mamy na przykład portret Hitlera. To jest Hitler jako dziecko, znalazłem jego zdjęcie ze szkoły podstawowej. Jest takie zdjęcie, kiedy on chodził do szkoły z Wittgensteinem. I zadałem sobie wtedy takie pytanie, czy ten Hitler jest Hitlerem. To znaczy, my znamy Hitlera oczywiście, mamy wyobrażenie gotowe, no to wystarczy symbolicznie nawet pokazać fryzurkę i takie coś i mamy Hitlera, prawda? On się wręcz stał takim stemplem. Natomiast czy on jako dziecko jest Hitlerem? I to jest to pytanie, które mnie zastanowiło. Ale od strony formalnej tam już zaczyna być jakaś potrzeba gesty, prawda? Jest wylizany, tam jest mój autoportret na górze, który jest taki wylizany, małym pędzelkiem robiony, prawie że modelarskim, a potem jest konsekwentnie droga do coraz większej ekspresji. Czyli zaczynałeś od dosyć realistycznych rzeczy, później to przeszło w abstrakcje, takie jak tutaj za nami wiszą i ostatnio znowu jakby trochę wracasz w stronę figuratywności i na tym etapie myślisz się zatrzymasz, czy będą jakieś kolejne cykle? Tego nigdy nie wiem. To jest tak, jak człowiek wchodzi na górę,
rozgląda się i jak ktoś go zapyta, jaki jest widok z góry, no to on powie, widok opowie z miejsca, w którym się znajduje. I będzie myślał, że to jest punkt widokowy, prawda? Że to jest miejsce, że tak wygląda świat, a potem wejdzie wyżej i zobaczy więcej. Nie wiem, co będzie, to jest część przygody. Natomiast rzeczywiście te fantazmaty są takim podsumowaniem całej mojej twórczości dotychczasowej, bo korzystam i z pędzla, i ze szpachli, i z malarstwa realistycznego, i trochę surrealistycznego, i metaforycznego, magicznego, ale i realistycznego. No wszystko, cały mój dorobek czuję malarski, całe moje doświadczenie jest zawarte w tym nowym cyklu. Jak rozmawialiśmy ostatnio o tych cyklach, to powiedziałeś coś takiego, że one, że ta cykliczność jakoś też odzwierciedla pewne zjawiska w historii sztuki czy w historii społecznej i wtedy nie rozwijaliśmy tego wątku, ale on mi się wydaje bardzo ciekawy. Może byś kilka słów na ten temat powiedział. W jaki sposób ta cykliczność się odnosi do historii społecznej, do historii sztuki? No ja mam takie nieskromne wrażenie, że ja przechodzę w pigułce, bo to rozwój cywilizacyjny. Jak oglądam historię sztuki, powiedzmy, począwszy od Delacroix, to ta droga moja artystyczna jest takim odpowiednikiem tej drogi. Ja pokonuję tą samą drogę, którą moi poprzednicy robili. Ten skok do zrozumienia, że na czym polega malarstwo, a że malarstwo nie polega na odzwierciedlaniu rzeczywistości, że to bardziej polega na naszym wrażeniu rzeczywistości, wizji rzeczywistości, aż do tych obrazów, które są w gruncie rzeczy obrazami psychologicznymi, bo one obrazują psychologiczne, prawda? To są archetypy, słońce, jakieś góry, jakaś rzeka, tutaj jakaś kobieta, człowiek, no, prawda? To są jakieś ogólniki, ale to są archetypy. Duch, jakaś istota, z innego wymiaru. To są rzeczy, które odzwierciedlają stan psychiczny człowieka i on wydaje mi się bardziej prawdziwy niż rzeczywistość, którą widzimy. Czyli tak jakbyś tymi cyklami swoimi trochę przetwarzał tę historię sztuki od malarstwa realistycznego poprzez abstrakcję aż do takiego, no teraz trochę abstrakcja, trochę realizm. Ja jestem ewolucjonistą i ja po prostu wierzę, że tak jak płód w łonie matki właśnie rozwija i przypomina na początku kurczaczka, rybę i tak dalej, przychodzi, ma ogonek, to tak samo jest z człowiekiem, z jego i z cywilizacją. Nie jestem osamotniony w tej opinii. Wzoruje się na badaniach Gravesa i Becka, którzy utworzyli cały taki plan rozwoju, który każdy z poziomów określili kolorem i to odpowiada rozwojowi cywilizacji, ale i poszczególnej jednostce. I ja mam głębokie poczucie, że po prostu przechodzę w pigułce taki ten sam proces, który towarzyszy, który tworzył cywilizację. A czy właśnie trochę a propos tego procesu, tej historii cywilizacji i historii twojej twórczości, czy uważasz, czy masz poczucie, że swoją twórczością jakoś uczestniczysz w życiu społecznym, czy to jest raczej taka twoja sfera prywatna, w której działasz i ona nie ma wielkiego związku z tym, co się dzieje w społeczeństwie? To znaczy, człowiek jest stworzony przez rzeczywistość, w której istnieje. I ja bym nie był sobą, gdybym był w zupełnie innej rzeczywistości wychowany, w innym czasie, w innej przestrzeni geograficznej. Ja na pewno jestem dzieckiem swojego czasu, swojej epoki, Warszawy. Od tego nie ucieknę. Ja myślę, że ja mam nadzieję, że rzeczy, które robię, szczególnie ten nowy cykl, to mówi o rzeczach najważniejszych, generalnych, podstawowych, które dotyczą człowieka, dotyczyły i będą dotyczyć. Rozumiem. Bo ty jeszcze wspominałeś też, że
Padło pojęcie transcendencji w tej naszej rozmowie ostatniej i wspominałeś, że to jest też dla ciebie istotny punkt odniesienia w malarstwie. W jaki sposób malarstwo się wiąże z transcendencją? Na pewno każdy obraz jest próbą transcendencji w tym sensie, że przekroczenia, więc stąd moja ciągła zmiana, bo ja szukam tego przekroczenia i moje obrazy są w gruncie rzeczy wszystkie w jakiś sposób, wydaje mi się, to jest pojemne słowo mistyczne, to można dużo tutaj wpakować, ale w każdym razie transcendentne w ten sposób, że próbują samego mnie zaskoczyć nową przestrzenią, którą tworzę, która wykracza poza dotychczasowy mój sposób myślenia. I tak było właśnie z tymi abstrakcjami, że ja dużo rysowałem portretów, jeżdżąc kolejką WKD na Akademię Spodkowo-Leśnej, rysowałem ludzi, którzy po prostu jechali, pasażerów. Chodziłem do stajni, rysowałem konie i mówiąc nieskromnie, całkiem niezły w to jestem. Do tej pory portret, wydaje mi się, że mam pewną łatwość do portretu, a jednak zostawiłem to wszystko na rzecz takiego mazania, gdzie dużo ludzi może przyjść i powiedzieć, o moje dziecko też tak potrafi, co to jest takie mazanie. Ale nie bałem się zrobić tego kroku, ponieważ dokonać tego kroku, dlatego że to ja musiałem siebie samego zaskoczyć. Ja musiałem poczuć, że ja wchodzę w coś, co mnie ekscytuje swoją nowością, swoim jakąś dla mnie samego innowacyjnością. I tylko wtedy mam przyjemność z malowania i staram się, żeby każdy obraz był taką próbą stworzenia nowego świata. Czyli każdy obraz jest taką trochę dla ciebie przygodą, taką podróżą w nieznane, że nie wiesz, jak zaczynając malować, nie wiesz, co to będzie i konfrontujesz się malując z czymś, czego nie znasz i co jakoś na ciebie wpływa i ty pod tym wpływem też jakieś wykonujesz gesty. Tak? Można tak to opisać? Tak. W tej chwili bardziej jestem, już jak zaczynałem malować te obrazy, to nie miałem pojęcia, co będzie, ale to oczywiście, jeżeli jest obraz bardziej realistyczny, no to nie można sobie na to pozwolić, bo jednak trzeba założyć sobie jakieś podstawowe sprawy, ale jest olbrzymia doza przypadku i takiej podróży, a ci, co mnie znają, to wiedzą, że ja nie lubię podróżować i bardzo uważam, że to jest nudne zajęcie i wolę podróżować w obrazach. Dobrze, to jeszcze na koniec chciałem cię zapytać, bo tak tutaj rozmawiamy teraz o tych obrazach, prawda? Ty opowiadasz o obrazach, ja ci zadaję pytania, przyszła publiczność, która nie tylko ogląda obrazy, ale też słucha naszej rozmowy. Czy ty jako malarz masz dużą potrzebę mówienia o swojej twórczości albo w ogóle też działania w inny sposób na rzecz tego, żeby twoje obrazy były widoczne? Doprecyzowałbyś? Chodzi mi o takie wszelkie działania pozamalarskie, czyli nie tylko o to, że stoisz w pracowni i przed sztalugą i malujesz, ale robisz różne rzeczy związane z obrazami, no po to, żeby na przykład wystawa się odbyła. No na pewno jakieś materiały wideo są potrzebne. Ja nie mam szczęśliwie oporów przed mówieniem. Lubię mówić a w ogóle to bardzo lubię pisać o swoich. Czasami jest taka sytuacja właśnie jak wystawa, gdzie trzeba napisać coś o swoim malarstwie i bardzo mnie to wtedy ekscytuje, bo muszę się zastanowić nad tym, co robię, a myślenie nad tym, co się robi, to wcale nie jest to samo. Czy Państwo mają jakieś być może pytania do malarza? Jest taka możliwość, żeby je teraz zadać, jeśli ktoś miałby ochotę. Prace z którego cyklu cieszą się największym powodzeniem w tym sensie, że się najlepiej sprzedają? No to zdecydowanie mój najnowszy cykl tych fantazmatów. W sposób naturalny jest najbardziej chyba popularny, ale też te wszystkie obrazy są już unikatowe, są świadectwem mojej drogi i są cyklami zamkniętymi,
bardzo niewiele, często tu są pojedyncze obrazy już tylko z tych cyklów, które zostały. To jest jedyna możliwość, żeby je zobaczyć czy nabyć. I każdy z nich ma swoją wartość. Bardzo lubię czarno-biały cykl swoich obrazów, ale powiedziałbym, że z kulminacją na pewno jest ten najnowszy. A masz jakiś ulubiony obraz na tej wystawie? Ja tu wszystkie wystawiłem takie swoje dobre obrazy. Nie mam złego. Jezusa bardzo lubię, bo był taką próbą wyjścia z abstrakcji. I to jest Jezus czarnoskóry, no prawdopodobnie on był czarnoskóry, albo przynajmniej ciemny. Brodę, nie jest pewny, czy miał brodę. Broda została w pierwszych wiekach, w pierwszym, drugim wieku Jezus Chrystus był przedstawiony na wzór Apolla jako młody pasterz. Brodę dodano później, prawdopodobnie pod wpływem filozofów greckich, w ogóle kultury antycznej, jako że tam właśnie i bogowie, i filozofowie mieli brodę, więc mu tą brodę dodano. U mnie jest to taki młody chłopak mający lat, no nie wiem, 20 parę, trudno zresztą powiedzieć. Jest niedookreślony, bo też tak odbieram postać Jezusa jako postać niedookreśloną do końca. Więc bardzo lubię ten obraz. Chcę zapytać o tytuł Apeiron. A tak, Apeiron, czyli pierwsi filozofowie greccy, to byli filozofowie przyrody. Czyli zadawali sobie pytanie, na czym polega świat? Jak jest zbudowany, co leży u jego podstawy? No i mieli różne pomysły. Jedni mówili, że woda, drudzy, że wiatr, trzeci, że ogień. I był taki Anaksymander, który powiedział, że Apeiron. I Apeiron to jest pojęcie, które on ukuł właśnie na potrzeby odpowiedzi na to pytanie, co jest podstawą rzeczywistości. A ponieważ ja, malarstwo abstrakcji jest malarstwem, które dotyka podstaw w ogóle obrazu, czyli koloru, faktury, gestu i tak dalej, sublimuje to niejako z malarstwa realistycznego, no to znalazłem odpowiednią nazwę do tego cyklu jako taką podstawę właśnie. I stąd ta nazwa. Zresztą malarstwo abstrakcyjne mówi się, że jest malarstwem epoki atomu, a więc też fizyki kwantowej, no i znowu wracamy do tej esencji. To znaczy, to ja przechodzę takie podróże. Na samym początku najbardziej ceniłem węgiel. I tu mamy takie dwie prace, które są narysowane właściwie czarną pastelą. Potem eksperymentowałem. Potem było malarstwo olejne. Potem jeszcze na zewnątrz możemy zobaczyć mój pierwszy Apeiron, który zrobiłem, który jest z gipsu. I on rzeczywiście, to była wielka przygoda, chodzić po tym Leroy Merlin, rozmawiać z robotnikami, pytać ich, czy to się utrzyma i tak dalej. Oni zupełnie byli zdziwieni, bo myśleli, że jakiś remont robi, a ja mówię, że nie, że dzieło sztuki, muszę się dowiedzieć, czy będzie dobrze trzymał ten cement i tak dalej. No i to była wielka, i sobie myślałem, jak to wszystko zbudować, jak wiadra przygotować i to była wielka przygoda. A potem zrozumiałem, że tą przestrzenność mogę uzyskać bardziej poprzez iluzję niż poprzez dosłowność. Więc zrezygnowałem z 3D, chociaż tu też to są takie prawie płaskorzeźby. No i wszedłem i przerzuciłem się na akryl. Także ja zmieniam, ale ale na razie jestem zadowolony. Tak? Widzimy się w ciągu roku na trzeciej twojej dużej wystawie. Każda jest wyraźnie inna. Która z nich twoim zdaniem była najciekawsza i które obrazy ty najbardziej lubisz? Te dzisiejsze czy te sprzed pół roku, roku czy dawniejsze? No nie, no to... Różnią się zdecydowanie. Ja nie, są to obrazy, które ja wszystkie lubię. Ja bardzo lubię Chopina, bardzo lubię portret Duchampa, to jest ten taki podświetlony pan po lewej, tak? Duża prasa rysunkowa. Cenię swoje abstrakcje, lubię tą czapkę, która przedstawia czapkę SS-mana.
a która w zasadzie jest nieczytelna, jest półabstrakcją, jest już to wychodzenie poza realizm, bo to jest tak syntetyzowane, że tylko można dostrzec się tam przyglądając, że tam jest czaszka na tym, ale to jest ledwo widoczne. I to w zasadzie już wchodzi w, prawda, no przypomina mi się znowu Atom, że to jest znowu, że rzeczywistość staje się energią, tak? I tutaj ta rzeczywistość znowu staje się jakąś energią. Lubię bardzo portret młodego Hitlera, żeby nie było żadnych afiliacji, nie jestem nazistą ani z tych rzeczy. Może jest jakaś fascynacja złem po prostu, jak to jest, że takie zło może istnieć. Bardzo lubię szklankę, która jest z drugiej strony, tutaj jest niewidoczna i która jest takim toastem do słońca i trochę i założenie było takie, że ja się po prostu zachwyciłem, był piękny dzień, wziąłem szklankę, poszedłem do ogrodu i nagle wyciągnąłem ją i było tak piękne, że po prostu to namalowałem, ale skojarzenia dotyczące tej szklanki są tak różne, że mam kolegę, który jest byłym alkoholikiem i jemu się to od razu skojarzyło z piciem wódki. A ktoś inny powiedział, że to jest pas do słońca. Więc to jest też bardzo ciekawe, jak można odbierać różne sztukę. Jeśli... Każdy artysta ma swoje marzenie i gdzieś tam widzi swoje prace wystawione. Gdzie by pan marzył wystawić jeszcze swoje prace? No oczywiście tutaj drugi raz. Myślę, że pozostałe pytania mogą zostać zadane w kuluarach i na tym byśmy naszą rozmowę zakończyli. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i zapraszam Państwa do oglądania prac. Dziękuję.